Siemana, ziomale, z tej strony Osama Blanta, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Na samym początku chciałbym was zaprosić na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w pierwszej linijce opisu. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, zajmiemy się sprawą Polo G, który został aresztowany w nocy z piątku na sobotę, po tym jak przebywał w Miami, gdzie świętował sukces swojej nowej płyty Hall of Fame. Raper wraz z ochroną oraz swoim młodszym bratem jechali na afterparty, gdy w pewnym momencie zostali otoczeni przez około 20 oznakowanych radiowozów. Całą akcję doskonale widać na tym filmiku. Jak zeznała mediom matka oraz menadżerka rapera Stacia Mack, policja przez cały czas utrudniała jej kontakt z synami, zwłaszcza z tym młodszym, który ma 16 lat. We're in Miami and we just left Polo's release party. My kids call me in a frenzy saying that the police are all behind them 20 cars deep, and this is not an exaggeration. What is ridiculous is the fact that a young black man can celebrate his success and still be looked at as a mother. Then when I go and I ask them where is my minor son who's 16 years old, they refuse to let me speak to my minor son. Do you see this? When I say beyond ridiculous, beyond ridiculous. All of this, who you are, because this on my Instagram. All of this is because my son Polo G literally came from his release party and going to his after party at Allure, and they stopped them because they were driving while black. Let's keep in mind that they were driving in a licensed vehicle with security and a driver, okay? He wasn't even the person driving. Do you know how? Warto wspomnieć, że raper oraz jego brat byli tylko pasażerami, więc nie mieli nic wspólnego z żadnym wykroczeniem drogowym. Póki co informacje dotyczące samego zatrzymania są dość skąpe. Wiemy natomiast, że raper został oskarżony o pobicie funkcjonariusza policji, grożenie funkcjonariuszowi publicznemu, stawianie oporu funkcjonariuszowi z użyciem przemocy w trakcie aresztowania oraz inne przestępstwa kryminalne. Obecnie raper przebywa w Turner Guilford Knight Correctional Center, a jego kaucja wynosi 19,5 tysiąca dolarów. Póki co to są najciekawsze informacje, które udało mi się zdobyć. Jeśli dojdzie do jakiegoś przełomu w sprawie, to na pewno dam wam znać. Standardowo w opisie znajdziecie wszystkie materiały potrzebne do zrealizowania tego odcinka. Na sam koniec podrzucam wam kilka nagrań z całej akcji. Tymczasem z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się, siemano. And then when I go and approach them to ask them about my children, and namely my minor son who's 16, they tell us if we don't leave that they're gonna lock us the fuck up. I need y'all to spam. They marched. They march. Okay, I must have fought the police that march with down the street. I do not know if my children are safe. I do not know if my children are safe, and I need you mother to flood Miami police department and tell them to let my sons go. Polo G. They have Polo G, they have T-Baby, and I am not having it. My children will not be a casualty. I have raised my children right. They are respectful people, and we are celebrating a success, and this is how it ends. Not on my watch. Not on my watch, and not today. I have a right to ask where my children are. I have a right to know where my minor child is. I have a right. We're not getting ready to ride off. Look at this. Flip the camera. No, they can ride off. I'm getting out. No, flip the camera. I'm not gonna leave him. They're in the police car? This is ridiculous. Why they in the This is ridiculous. This is ridiculous. This is a waste of taxpayers' money. Ridiculous. And the only crime that they committed is being motherfucking black and successful. Ridiculous.